tego wykładu pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Wykład się odbędzie pod tytułem, tak? Obecna sytuacja polityczna przed wyborami. Po wyborach prezydenckim. Także ja oddaję już mikrofon panu redaktorowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do Bychawy. Państwu dziękuję za obecność. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam tutaj do powiedzenia, a potem Państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co Państwo powiecie. Tematem mojego wystąpienia, mojej prelekcji jest Polska po wyborach, przed wyborami. Bo jesteśmy po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych i przed wyborami prezydenckimi, które kampania wyborcza nabiera tempa, różne niespodzianki się szykują, ale to by nie wyczerpywało tematu, dlatego że trzeba też poruszyć przynajmniej dwa zjawiska, czy dwa procesy, jakie toczą się poza Polską, wprawdzie, ale Polski dotyczą i Polskę obejmują i też przekładają się na sytuację wewnętrzną w Polsce. Proszę Państwa, przed wyborami. Do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych stanęły następujące komitety wyborcze. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami. Koalicja Obywatelska, przepraszam, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, Polskie Stronnictwo Ludowe, też z jednym satelitą, czyli panem Kukizem, następnie Lewica, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej z satelitami i Konfederacja. Już w kampanii wyborczej zaznaczyła się bardzo wyraźna różnica między tymi czterema pierwszymi komitetami wyborczymi a Konfederacją. Jak Państwo pamiętacie, te cztery komitety wyborcze licytowały się między sobą, który wyda więcej pieniędzy. Oczywiście dla naszego dobra, to jasne, ale który wyda więcej pieniędzy. Tymczasem Konfederacja nie wzięła udziału w tej licytacji, nie zapowiadała, że wyda jeszcze więcej pieniędzy, zapowiadała tylko, że będzie mniej tych pieniędzy zabierała. To była prezentacja całkiem odmiennego modelu państwa i z tego powodu wszystkie właściwie cztery ugrupowania uznały Konfederację za ugrupowanie wrogie. Słusznie, dlatego że gdyby ten model państwa, gdyby ten program został zrealizowany, to on by zagrażał egzystencji tamtych poprzednich komitetów. Więc tu mieli dobre rozeznanie. No i wszystkie komitety apelowały o pójście do głosowania, żeby była wysoka frekwencja wyborcza. Wyższa niż zazwyczaj, bo zazwyczaj to u nas frekwencja wyborcza nie przekraczała 50%, co rodzi pewne problemy polityczne, a nawet moralne, dlatego że w ustroju republikańskim, a taki właśnie ustrój mamy, teoretycznie suwerenem jest naród. No ale naród się nie zbiera jednocześnie w jednym miejscu, a nawet jakby się jakimś cudem zebrał, to przecież nie przemawia jednym głosem. Jedni chcą tego, drudzy chcą tamtego, inni jeszcze czegoś innego. Czyją opinię, którą opinię uznać za opinię narodu, że oto naród przemówił. I dlatego w ustroju republikańskim takim ważną rzeczą jest przedstawienie mechanizmu wyłaniania przedstawicielstwa narodowego, bo to o nim możemy powiedzieć, że to naród przemówił, suweren zabrał głos i tak dalej. No i to wszystko bardzo ładnie, ale jeżeli połowa obywateli uprawnionych do głosowania, czy ponad połowa, nie bierze w tym udziału, no to trzeba postawić pytanie o reprezentatywność tego przedstawicielstwa.
czy ono jeszcze jest przedstawicielstwem narodowym, czy zaczyna się przekształcać w jakąś bandę uzurpatorów. I tym bardziej trzeba to pytanie postawić, że nasza ordynacja wyborcza nie przewiduje żadnego minimum frekwencyjnego koniecznego dla ważności wyborów, więc nawet gdyby sami kandydaci poszli do głosowania i zagłosowali na siebie, to wybory byłyby ważne, no ale już mielibyśmy wtedy całkowitą pewność, że to nie jest żadne przedstawicielstwo narodowe, tylko banda uzurpatorów. Więc to jest ten problem polityczny. Trudno powiedzieć, od kiedy już mamy do czynienia z kryzysem reprezentacji, bo to już w starożytności tam greccy filozofowie przedstawili tak zwane antynomie megareńskie. Od kiedy zaczyna się łysina? Jak jeden włos wypadnie, no to jeszcze nie jest łysina, dwa i tak dalej. A w pewnym momencie łysina się pojawia i to jest ten moment zmiany jakościowej. Więc rzeczywiście to jest pewien problem, również moralny, dlatego że no, banda uzurpatorów rządząca państwem, to jest też problem moralny. Proszę Państwa, więc wszyscy apelowali o wysoką frekwencję wyborczą, nawet episkopat zabrał głos, no, zakładając uprzejmie, że wszystkim o to samo chodziło, żeby ta reprezentacja była reprezentatywna, no to, ale to jest takie uprzejme założenie, dlatego że tak naprawdę chodziło o co innego. Wszystkie cztery komitety wyborcze liczyły na to, że jak będzie wysoka frekwencja wyborcza, to Konfederacja nie przekroczy progu wyborczego. To ugrupowanie uznane za wrogie nie przekroczy progu wyborczego. I wyborcy posłuchali tych wezwań. Rzeczywiście frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach ubiegłorocznych była prawie taka sama jak w 1989 roku. Prawie taka sama. No ale mimo podwyższonej frekwencji wyborczej ona się nie przełożyła wcale na sukcesy tych ugrupowań parlamentarnych z wyjątkiem jednego, które właściwie było pozaparlamentarne do ostatnich wyborów. Najlepszy wynik wyborczy uzyskała Zjednoczona Prawica, to znaczy w procentach głosów. Ale to się nie przełożyło na stan posiadania w Sejmie. Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość z satelitami, ma tak samo jak miała 235 posłów. A nawet sytuacja tego ugrupowania trochę się pogorszyła, nieznacznie, ale trochę, ponieważ utraciło ono przewagę w Senacie. Tam chodziło o czterech posłów, tak zwanych, czterech senatorów, tak zwanych niezależnych. Próbowano ich tam przeciągnąć, ale się nie udało. No i w rezultacie pan Grodzki został marszałkiem Senatu. No od razu się pojawiły tam zarzuty, że łapówki brały i tak dalej. On tym zarzutom oczywiście zaprzecza, no jeszcze by tego brakowało, żeby je potwierdził. No i, no ale jest, to nie jest jakaś, do tego zresztą wrócę. Największym przegranym ubiegłorocznych wyborów jest niewątpliwie Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska z satelitami, bo ona uzyskała wynik znacznie gorszy nawet od własnych oczekiwań. No, nawet od własnych oczekiwań. No i natychmiast się rozpoczęła, to Państwo wiecie, sukces ma wielu ojców, a klęska jest sierotą. I od razu się rozpoczęła bintojra tam z Platformy Obywatelskiej. Kogo tu poświęcić, kogo wskazać nieubłaganym palcem jako sprawcę tej katastrofy. No i padło na pana Schetynę, który tam teraz, że tak powiem, znalazł się w miejscu, gdzie skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No to tam trzeba współczuć, bo to rzeczywiście nic przyjemnego w takim miejscu się znaleźć. Tam przewodniczącym Platformy Obywatelskiej zamiast pana Schetyny został poseł Pupka, przepraszam, Budka, bo ja zawsze się mylę, ale no, no i tam jeszcze jedna rzecz, ale to też wrócimy. Sukces odniosła Lewica.
to znaczy z SLD z satelitami, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie miał reprezentacji parlamentarnej w poprzedniej kadencji. Stało się to za sprawą Leszka Millera. O Leszku Millerze można powiedzieć różne rzeczy, ale nie można powiedzieć, że jest to polityk pozbawiony doświadczenia politycznego. Z całą pewnością ma bardzo bogate doświadczenie polityczne. Tymczasem zrobił coś takiego, co mógł zrobić człowiek pozbawiony jakiegokolwiek doświadczenia politycznego. Dlatego, że w wyborach poprzednich Leszek Miller poszedł w formułę koalicji. A formuła koalicji ustanawia minimum 8%. I okazało się, że ta koalicja nie przekroczyła tego progu. Dlaczego Leszek Miller tak zrobił? No mówię, na kark braku doświadczenia położyć tego nie możemy. No ale jakaś ważna przyczyna musiała być. Ja oczywiście tego nie wiem, bo Leszek Miller mi się nie zmierza, ale chciałbym przypomnieć, że Leszek Miller był jedynym politykiem tak wysokiej rangi polskiej, który spędził cały dzień w centrali CIA w Langley w stanie Virginia. Po tej wizycie Leszek Miller w tempie stachanowskim zrehabilitował pułkownika Kuklińskiego, którego nie można było zrehabilitować. Lech Wałęsa nawet nie poradził tutaj nic, a Leszek Miller, proszę bardzo, w ciągu 2 tygodni nawet niezawisły Sąd Najwyższy został tam podkręcony i pułkownik Kukliński został zrehabilitowany. Za co taką pochlebną recenzję wystawił Leszkowi Millerowi sam Zbigniew Brzeziński. No i czy Leszek Miller przypadkiem nie wykonywał zadania w poprzednich wyborach, forsując tę formułę koalicyjną? Bo dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, to znaczy przede wszystkim Niemiec, ale również z pewnymi tam koncesjami na rzecz Rosji, no to tam na pozycji lidera sceny politycznej mogła być ekspozytura Stronnictwa Pruskiego, czyli Platforma Obywatelska. Ale jak Polska od 2013 roku zaczęła przychodzić pod kuratelę amerykańską, no to Platforma Obywatelska, czyli ekspozytura Stronnictwa Pruskiego, na pozycji lidera była Amerykanom potrzebna jak psu piąta noga. No i trzeba było dokonać podmianki i ta podmianka została dokonana. Proszę Państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Polskie Stronnictwo Ludowe po raz kolejny udowodniło, że ma sprawny aparat wyborczy. Warto się nad tym zatrzymać chwilę. Co to jest ten aparat wyborczy? Otóż jeszcze z czasów pierwszej komuny działacze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, które potem się przekształciło w Polskie Stronnictwo Ludowe, obsadzili wszystkie możliwe synekury w gminach wiejskich i w małych ośrodkach. I oni doskonale wiedzą, ci ludzie, że dopóki PSL ma reprezentację parlamentarną, to te synekury są bezpieczne. Gdyby, nie daj Boże, PSL reprezentację parlamentarną utracił, no to przestaje być bezpiecznie. Trzeba by się było umizgiwać do jakiegoś nowego przyjaciela, a ten przyjaciel to już ma swoich przyjaciół, więc mogłoby się zrobić niebezpiecznie. I dlatego Polskie Stronnictwo Ludowe dzięki temu aparatowi, żadnej ideologii nie ma, to jest po prostu walka o byt. Dzięki temu aparatowi wyborczemu zawsze ten próg zaporowy przekroczy i w Sejmie reprezentację ma. No i wreszcie Konfederacja. Konfederacja miała przegrać. No i patrzcie Państwo, mimo wysokiej frekwencji udało się jej wprowadzić 11 posłów. To zostało bardzo cierpko powitane. Wszyscy pozostali szefowie i rzecznicy tych reprezentacji parlamentarnych uznali to za sygnał bardzo niedobrego procesu, że tu faszyzm podnosi głowę. Tam
żadni, to nie są żadni faszyści. Warto tutaj się nad tym zatrzymać chwilę, bo to teraz bardzo się chętnie wszyscy szerbują tym epitetem, bo właściwie to nie jest żadne określenie, bo epitet. Na czym polega faszyzm? Nie na tym, że ktoś Żydów nie lubi, albo że podnosi rękę w rzymskim salucie, tylko istotą faszyzmu jest, można powiedzieć, ubóstwienie państwa. Istotą faszyzmu jest pogląd, że państwu wszystko wolno. I bardzo ładnie to sformułował twórca faszyzmu, Benito Mussolini, który w krótkich żołnierskich słowach przedstawił istotę rzeczy. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Co to znaczy wszystko w państwie, nic że poza państwem nie ma życia? Poza państwem, czyli poza ramami wyznaczonymi przez te środowiska, które są za państwo uważane, czyli biurokrację, mówiąc krótko. To jest istota faszyzmu. To. I jeżeli to rzeczywiście faszyzm w Europie podnosi głowę, ale głównym jego ogniskiem to jest Unia Europejska. To jest Unia Europejska, a akurat na przykład środowiska narodowe mają dosyć sceptyczny stosunek do Unii Europejskiej, więc bardzo trudno jest tu łączyć je z faszystami. Ja kiedyś jeszcze, jak mnie tam zapraszali do różnych rozgłośni radiowych, to miałem taką dyskusję od prawego do lewego z panem Polem, taki był minister Pol. No i kiedyś się tam podczas jednej takiej dyskusji przed mikrofonem zgadało się o Hitlerze. Pan Marek Pol powiedział, że Hitler jest, czy był właśnie przedstawicielem skrajnej prawicy. Ja mówię, jak to? Przywódca partii narodowo-socjalistycznej, od kiedy to prawica jest socjalistyczna? Jeszcze w dodatku skrajna. On się oburzył, tak ja mówię, to jest wasz człowiek. Wy teraz się jego wypieracie, bo przegrał wojnę, ale to jest wasz człowiek. Ten Pol, oburzony taki, porwał się na różne nogi, a to bardzo wysoki mężczyzna. Ja też w związku z tym, ten redaktor się przestraszył, że zaraz będzie mordobicie jakieś, tak? Ale obyło się bez mordobicia. Pan Marek Pol powiedział tylko, że już nigdy się ze mną nie spotka. Ja mu powiedziałem, że od tego nie pęknie mi serce, od tego to na pewno nie. W związku z tym takie to są. Proszę Państwa, tak mówię o tym dlatego, że pani Agnieszka Holland, pani reżyserowa, niedawno właśnie oświadczenie takie duże, faszyzm i tak dalej w Polsce się szerzy. No, dlaczego to robi, to do tego dojdziemy jeszcze, bo pani reżyserowa nic nie robi bezinteresownie, bym powiedział, tylko zawsze jakąś kalkulację ma. Proszę Państwa, to, że Zjednoczona Prawica uzyskała reprezentację wystarczającą do utworzenia samodzielnego rządu, no to może odnotować sukces, może odrobić sukces. Natomiast utrata większości w Senacie też nie jest groźna, bo ta bezwzględna większość, którą dysponuje rząd w Sejmie, wystarcza do odrzucania poprawek senackich. I to już parę razy się stało, natomiast nie będą już w tej kadencji możliwe takie sytuacje, że ustawa jest przyjmowana w tempie tachanowskim. A były takie ustawy, które w ciągu 24 godzin były nie tylko uchwalone przez obydwie izby parlamentu, ale podpisane również przez pana prezydenta. To już nie będzie możliwe, dlatego że Senat ma 30 dni na zgłoszenie poprawek do każdej ustawy. Jestem przekonany, że pan marszałek Grodzki będzie ostatniego dnia te poprawki zgłaszał. W związku z tym następnego dnia Sejm może to odrzucić, no ale 30 dni musi upłynąć, więc takie już stachanowskie tempo nie będzie utrzymane. Proszę Państwa, jesteśmy jeszcze w fazie
zbierania podpisów. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz podobno zebrał podpisy. No, pan prezydent Duda to nie ma z tym problemu, to całe państwo na to pracuje. No i inni jeszcze zdaje się zbierają. Ale powiedzmy, że wszystkim się uda zebrać. Kto to jest? No, pan prezydent na czele peletonu stoi. Na drugim miejscu jest posągowa pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska jest, jakby tu powiedzieć, kandydatem przypadkowym. Dlatego, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta był przez ostatnie 4 lata Donald Tusk. No i wszyscy to po prostu uznawali jako oczywistą oczywistość. Ale na jakiś miesiąc przed terminem zgłaszania kandydatów Donald Tusk oświadczył ku powszechnemu zaskoczeniu, że on kandydował nie będzie. No dlaczego? A no są różne tutaj możliwości. Ja na przykład chętnie przyjmuję teorię spiskową, że Donaldowi Tuskowi zabroniła kandydować nasza złota pani. Bo nasza złota pani, czyli pani Angela Merkel, wielu słuchaczy, czytelników pyta, dlaczego ja ją nazywam naszą złotą panią. To jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy w czasie okupacji kazali śpiewać Żydom pędzonym tam do roboty. Marszałek Śmigły-Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Więc to co nasza złota pani? No więc nasza złota pani, która sobie w Donaldzie Tusku szczególnie upodobała i widać, jak mocną ręką go tam prowadzi przez tę europejską dżunglę, zabroniła mu kandydować. Dlaczego? A prawdopodobnie dlatego, do czego jeszcze wrócimy w dalszej części, że ma wobec naszego nieszczęśliwego kraju całkiem inne plany. Nasza złota pani chce tu wywołać chaos, żeby w tym chaosie Niemcy odzyskały wpływy polityczne. No i z tym chaosem powinien sobie radzić jakiś inny prezydent, a nie Donald Tusk, bo walka z tym chaosem, to wynik jest bardzo niepewny, a z całą pewnością zużyje politycznie i moralnie tego prezydenta, bo on będzie musiał od ściany do ściany się zataczać, żeby jakoś ulawirować, a Donald Tusk będzie stał na uboczu. I wszyscy tak się stęsknią, czy większość ludzi tak się stęskni za jakimkolwiek porządkiem, że powie, no niech będzie chociaż Tusk, byle był porządek. I Donald Tusk na białym koniu w roku 2025 może wjechać do Pałacu Namiestnikowskiego. Myślę, że taka jest kalkulacja naszej złotej pani, bo ona myśli z pewnym wyprzedzeniem. No, ale trzeba było jakiegoś kandydata wystawić i padło na posągową panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. To jest, ona uzyskała najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych. Ona chyba się tego szczęścia nie spodziewała, bo trochę była zakłopotana. Pani posągowa Małgorzata Kidawa-Błońska składa się z samych zalet oczywiście. One jeszcze się nie ujawniły, ale no nie tracimy nadziei, że się kiedyś ujawnią. No i teraz mamy taki coś w rodzaju absmaku po tej stronie, w tym fragmencie politycznej sceny, bo zaplecze polityczne pani Małgorzaty nie jest nastawione entuzjastycznie do tej kandydatury, a już specjalnie Grzegorz Schetyna, który nawet nie chciał dać pieniędzy na kampanię, to widać wyraźnie, że nie to, że tam nastawiony niechętnie, tylko wręcz wrogo. No, ale tak to jest. Pan Kosiniak-Kamysz, no to naturalnym był kandydatem. Natomiast na lewicy zaobserwowaliśmy przedziwny spektakl, coś w rodzaju łapanki. Nikt nie chciał kandydować na prezydenta. Wszyscy się tam jakoś wykręcali. No i wreszcie pan Biedroń się poświęcił. Pan Biedroń się poświęcił, od razu tutaj złośliwe komentarze się pojawiły, no jak to będzie z pierwszym damem w tej sytuacji. No ale to mniejsza z tym.
No i kandydatem Konfederacji został wskutek takich dosyć skomplikowanych prawyborów pan Krzysztof Bosak. Nieoczekiwanie spoza tego peletonu zgłosił swoją kandydaturę pan Szymon Hołownia. No bo oprócz tego jeszcze są kandydatury tak zwane egzotyczne. Ja wczoraj rozmawiałem z taką panią Joanną Dudą, która też mi powiedziała, że kandyduje, że chciałaby kandydować, bo jeszcze podpisy zbiera. No i ja mówię, niech się pani nie gniewa, ale ja takie kandydatury jak pani to nazywam egzotycznymi, a ona mówi, ja też. Także nie obraziła się, to dobrze świadczy o poczuciu rzeczywistości tej osoby. No ale takie też są, tam jest taki pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który niezmiennie tam się ubiega o rozmaite godności w państwie, przy czym uważa się za prezydenta, mówiąc nawiasem, no tam mniejsza o to dlaczego. On wielki sukces odniósł, ten pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, bo wyprocesował dla Polski ponad 800 miliardów dolarów tytułem reparacji wojennych od Niemiec. No to sukces niewątpliwie wielki, ale ma swój słaby punkt. Mianowicie wygrał ten proces przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, sądem polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. No więc teraz tylko trzeba wyegzekwować ten wyrok. Znaczy to bardzo sytuacja polityczna w Polsce również ma swoje takie akcenty komiczne, a ja szczególnie sobie je cenię, dlatego że no, trzeba zachować pewien dystans, żeby tam nie zwariować, nie poddać się temu emocjonalnemu rozhuśtywaniu. I pan Hołownia. Jak usłyszałem, że pan Hołownia zgłosił swoją kandydaturę, to nie posiadałem się ze zdumienia. Ale kiedy zobaczyłem, kto jest promotorem pana Hołowni, no to już się przestałem dziwić, bo promotorem pana Hołowni jest pan Michał Kobosko. Pan Michał Kobosko do niedawna, to znaczy do momentu, kiedy został promotorem pana Hołowni na terenie Polski, był członkiem takiej bardzo wpływowego właściwie amerykańskiego think tanku z Waszyngtonu, który się nazywa Rada Atlantycka. Tam bardzo ciekawe osobistości biorą udział, ludzie z Goldman Sachs, z służb amerykańskich, z wojska, no i tam jacyś milionerzy się kręcą, a ekspertem, czy jednym z ekspertów tego think tanku, tej Rady Atlantyckiej, jest pan Daniel Fried. Ten sam, który w 1989 roku razem z Władimirem Kluczkowem, który wtedy był szefem pierwszego zarządu Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego ZSR, czyli KGB, projektował u nas transformację ustrojową. Potem generał Kiszczak dostał te ustalenia do wykonania, no i wykonał, jak wiemy, i tak dalej. I Daniel Fried jest jednym z ekspertów i kandydatura pana Hołowni popierana przez pana Kobosko wzbudza podejrzenia, że pan Daniel Fried nadal się interesuje sytuacją w naszym Bałtostanie, bo on potem był nawet ambasadorem w Warszawie, pilnował, czy ta transformacja się kształtuje zgodnie z założeniami. No i już jak tak, to przestało mnie dziwić również i to, że do grona doradców pana Hołowni dołączył pan generał Mirosław Różański. Pan generał Mirosław Różański, zanim go tam złowrogi Antoni Macierewicz mnie zniechęcił do służby wojskowej, był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Nawet nie wiedziałem, że są takie operetkowe stanowiska, ale że są, bo okazuje się, osoba pana generała Różańskiego, on ją pije, ma duży ciężar gatunkowy, ale jakby tego było za mało, to szefem kampanii wyborczej pana Szymona Hołowni jest pan Jacek Cichocki, który za rządów obozu zdrady i zaprzeństwa był ministrem spraw wewnętrznych i koordynatorem tajnych służb. Więc to już widać, że kandydatura
pana Hołowni jest dobrze, że tak powiem, obstawiona. Dlaczego? Po co? Po co Amerykanie to robią? Przecież jest pan prezydent Duda. A no jakby panu prezydentowi Dudzie powinęła się noga, to jest pan Hołownia już gotowy. Proszę państwa, właśnie jak mamy jakieś wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje demokracja, to dobrze jest odwołać się do klasyków demokracji. Może nie do wszystkich naraz, bo każdy mówi co innego, więc to jeszcze większy gambaraz by tu nam było, ale do jednego klasyka demokracji możemy śmiało się odwołać, mianowicie do Józefa Stalina. Józef Stalin wygłaszał takie spiżowe sentencje na temat demokracji, które dzisiaj nie straciły aktualności, na przykład, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to przecież wiemy, że to prawda. No. To jest spiżowe prawo Józefa Stalina, ale jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest prawidłowe skonstruowanie alternatywy dla wyborów. A kiedy alternatywa jest prawidłowo skonstruowana? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No to widzimy, że alternatywa jest skonstruowana prawidłowo. No i tutaj jeszcze ten pan Krzysztof Bosak, który, jak mówię, no, Konfederacja miała nie wygrać. Wygrała i teraz jest tam baras. Nawet tutaj o państwo to lepiej wiecie ode mnie, bo taka dywersja została podjęta przy Konfederacji. Mianowicie pan Antoni Macierewicz, wielce czcigodny poseł Antoni Macierewicz, zaczął promować pana Mariana Kowalskiego jako wielką nadzieję białych, jako wskrzesiciela polskiego patriotyzmu. No muszę powiedzieć tak, że kiedyś pan Antoni Macierewicz walczył o takie trochę bardziej ambitne sprawy, a teraz najwyraźniej naczelnik państwa powierza mu zadania no, mało chwalebne i mało prestiżowe. Chciałem powiedzieć, a trudne, bo to promowanie pana Mariana Kowalskiego jako wielką nadzieję białych jest trudne. Ale no, czego się nie robi dla Polski? Dla Polski można nawet ludzi zabijać, a cóż dopiero promować pana Mariana Kowalskiego? Nic takiego. Proszę państwa, zobaczymy jaki będzie peleton, bo to jeszcze wszystko przed nami, jeszcze zbieranie podpisów trwa, ale zakładam, że taki, jaki tu przed chwilą przedstawiłem, pomijając kandydatury egzotyczne, no i wszystkie sondaże wskazują na pana prezydenta Dudę jako na faworyta tych wyborów. I ciekawa rzecz, pan prezydent Duda zaczął stawiać naczelnikowi państwa warunki. Jest to o tyle dziwne, że pan prezydent Duda jest w pewnym sensie zakładnikiem naczelnika państwa, ponieważ on nie ma własnego aparatu wyborczego, tylko musi korzystać z aparatu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Mimo to zaczął mu stawiać warunki przy okazji tych 2 miliardów złotych dla mediów publicznych, kiedy pan prezydent się postawił, że on dobrze może to podpisać, ale pod warunkiem, że Jacek Kurski zostanie spławiony, że ten mój. I tak się stało. Zobaczymy, kto będzie jego następcą, bo to niby Jacek Kurski został zdymisjonowany, ale nie jest to jeszcze oczywiste. Przynajmniej do dzisiejszego dnia, więc niektórzy komentatorzy, na przykład kolega Warzecha, twierdzą, że pan prezydent Duda kupił kota w worku, znaczy podpisał 2 miliardy, a czy pan Jacek Kurski naprawdę zostanie zwolniony, czy nie, to jeszcze tego nie jesteśmy pewni. Więc w tym sensie kupił kota w worku, ale naczelnik państwa nie bez kozery jest przeze mnie nazywany wirtuozem intrygi, więc to właśnie jest jeden z dowodów, że to określenie nie jest bezpodstawne. No i proszę państwa, to nam zapowiada to, że już dzisiaj pan prezydent Duda zaczyna naczelnikowi państwa stawiać warunki, mimo że jest skazany na korzystanie z aparatu wyborczego,
z tego co wynika? Ano, że naczelnik państwa też stał się zakładnikiem prezydenta Dudy. Już teraz się nie może cofnąć. Musi go popierać. I pan prezydent najwyraźniej też jest tego samego zdania. Musisz mnie popierać, więc teraz się mnie będzie słuchał, a nie ja ciebie. Co będzie, jakby pan prezydent Duda wybory wygrał? No to z całą pewnością już wtedy aparat wyborczy Prawa i Sprawiedliwości nie będzie mu do niczego potrzebny, ponieważ na trzecią kadencję kandydować nie może. Więc może zacząć politykować na własną rękę. Także tu zdaje się, że ja zawsze mówiłem, że Jarosław Kaczyński jest wirtuozem intrygi, ale takim, który bardzo często, a właściwie prawie zawsze, potyka się o własne nogi na końcu. No bo właśnie to już widzimy oczyma duszy, oczyma wyobraźni, że tak właśnie może być. Pan prezydent Duda będzie starał się zapewnić sobie jakieś miękkie lądowanie po zakończeniu kadencji prezydenta, jest bardzo młodym człowiekiem i przypuszczam, że los Aleksandra Kwaśniewskiego, który po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej musiał sobie szukać posady burgrabiego jakiegoś żydowskiego oligarchy na Ukrainie, jest dostatecznym ostrzeżeniem, że tu uważaj, bo tu trzeba pana prezydenta Dudy, to może nikt by na taką, nawet na taką posadę nie przyjął, więc tu naprawdę musi dobrze uważać. Więc to, proszę państwa, ale to jest jeszcze drobiazg niewątpliwy. Co możemy powiedzieć w sytuacji, gdyby te kandydatury, o których powiedziałem, przeszły i stanęły do wyborów prezydenckich? Jeżeli pan prezydent Duda nie wygra w pierwszej turze już, to może przegrać. W turze drugiej. Dlaczego? Dlatego, że pan prezydent Duda wyciśnie wszystko, co będzie mógł wycisnąć w pierwszej turze. A co w drugiej turze? Bardzo możliwe, że już nie wyciśnie nic. A jego przeciwnik może wycisnąć i nieznacznie wygrać. Co wtedy by się stało? Jakie miałoby to konsekwencje polityczne? Proszę państwa, prezydent, zwłaszcza z przeciwnego obozu, z całą pewnością próbowałby, a ma do tego narzędzia, blokować większość rządową w Sejmie. Blokować rząd. Dlatego, że każdą ustawę, jaka wychodzi z rządu, mógłby wetować. A obozowi dobrej zmiany większość bezwzględna wystarcza tylko do przeforsowania każdej ustawy i do odrzucenia poprawek Senatu. Natomiast już nie ma zdolności do przełamywania weta prezydenta, bo do przełamania weta prezydenta potrzeba 276 posłów. Obóz dobrej zmiany ma w tej sytuacji, miałby w tej sytuacji dwie możliwości. Albo pogodzić się z losem, już tylko administrować kryzysem. No to też ma swoje dobre strony, bo to tam jeszcze tam konfitury władzy nadal można konsumować, ale no już tam z wielu ambicji trzeba było zrezygnować. Albo też spróbować skonstruować, stworzyć siłę zdolną do przełamywania weta prezydenta. No to nie ma rady, trzeba koalicję stworzyć. I jeden z koalicjantów już się rysuje, mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma stuprocentową zdolność koalicyjną, a w porywach nawet większą, ale Polskie Stronnictwo Ludowe ma tylko 30 posłów w Sejmie. Więc nawet gdyby taka koalicja powstała, to wtedy siła tej koalicji to jest 265 posłów. Brakuje jeszcze 11. Akurat tylu ma Konfederacja. Nie wyobrażam sobie co prawda koalicji Konfederacji z obozem dobrej zmiany, ale gdybym był doradcą tego ugrupowania, nikt tam mnie nie zaprasza, to najgorsze są nieproszone rady, ale gdybym był doradcą, gdyby ktoś mnie zapytał o radę, to ja bym im radził tak, żeby całkiem nie wykluczali popierania w pewnych momentach koalicji rządowej, ale nie za darmo.
Podam Państwu przykład takiej sytuacji, że nawet ugrupowanie bardzo niewielkie, bardzo słabe, może w pewnych okolicznościach wpływać na politykę państwa. Otóż w 1993 roku pojawił się w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec rządu panny Suchockiej. No i ponieważ rząd nie miał takiej pewnej większości, w związku z tym pan poseł Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej chodził po wszystkich klubach i kołach poselskich, kaptując tych posłów, żeby głosowali za rządem. I między innymi przyszedł do siedziby Koła Poselskiego Unii Polityki Realnej, gdzie przypadkowo wtedy byłem. Bo ja nie byłem posłem, ale po prostu przyszedłem tam w jakiejś innej sprawie i akurat byłem obecny przy tym. No i pan poseł Potocki pyta, jakie warunki, pod jakimi warunkami koło UPR poparłoby rząd, a Korwin Mikke mówi, nie będziemy tego rządu popierali, żadnych warunków nie stawiamy. Ja mówię, Janusz, dlaczego? Postawcie im warunki. No to jakie? Ja mówię dwa. Pierwszy warunek, żeby koalicja poparła zmniejszenie stawki VAT-u z 22 do 7%. I drugi warunek, żeby koalicja poparła projekt ustawy o restytucji mienia, który już był gotowy. Tylko Kukuniek odmówił wniesienia go jako inicjatywy prezydenckiej. A to żeśmy mu proponowali, znaczy ja nawet mu referowałem to, ale Kukuniek się okazał nieugięty. Ja wtedy nie bardzo jeszcze wiedziałem dlaczego, ale 4 czerwca 1992 roku wszystko się wyjaśniło, także no już nie wiem. Ale ten projekt był gotowy i uważałem, że bardzo dobry. No to Korwin mówi, dobrze, to takie warunki wam stawiamy. No to pan Potocki wyszedł, nie było go 5 godzin, przyszedł po 5 godzinach, powiedział, odrzucamy te warunki, no są nie do przyjęcia. To jak nie, to nie. Następnego dnia było głosowanie i 4 posłów UPR-u głosowało przeciwko rządowi, a rząd upadł tylko 1 głosem. Więc te 4 głosy mogły go uratować. No i Janusz Lewandowski, który był ministrem przekształceń własnościowych w tym rządzie, po głosowaniu do posła Próchna z Wróblewskiego, już nieżyjącego, mówi, no dlaczego głosowaliście przeciwko rządowi? Ja mówię, jak to dlaczego? Odrzuciliście nasze warunki, to głosowaliśmy przeciwko. Mówi, jakie warunki? No to ten mówi, jakie? A on mówi, to było do przyjęcia. Mówi, profesor Geremek nic nam o tym nie powiedział. Proszę Państwa, ja to opowiadam nie tylko dlatego, żeby pokazać, że w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach nawet mała grupa może uzyskać wpływ, no taki przejściowy oczywiście, na politykę państwa, ale również dlatego, żeby oddać sprawiedliwość, w cudzysłowie niestety, profesorowi Geremkowi. Otóż profesor Geremek w 1993 roku poszedł na ryzyko upadku rządu, byle tylko nie dopuścić do uchwalenia ustawy o restytucji mienia. Najwyraźniej wiedział już wtedy coś, czego myśmy jeszcze nie wiedzieli, a teraz te konsekwencje to teraz się dopiero objawiają, to znaczy od 2018 roku. Także jestem pełen podziwu dla dalekowzroczności profesora Janka. No szkoda, że to ta dalekowzroczność nie została wykorzystana w polskim interesie państwowym, tylko w żydowskim. No ale trudno, no to widocznie w pewnych okolicznościach przynależność narodowa nagle się okazuje decydująca, a w każdym razie ważna. Więc ja bym doradzał Konfederacji właśnie na takiej zasadzie, że jeżeli projekt ustawy, który wychodzi z rządu, nie jest oczywiście sprzeczny z programem Konfederacji, to można by go było poprzeć, ale jak powiadam, nie za darmo. Tylko na przykład, no, jednym z celów Konfederacji jest likwidacja podatku dochodowego. Słusznie zresztą, bo to jeden z najgłupszych podatków. W dodatku jego funkcja fiskalna jest w ogóle dyskusyjna. Już nie to, że mała, ale dyskusyjna. Proszę zwrócić uwagę, że płatnikami podatku dochodowego są emeryci i sfera budżetowa. Zatem nie są te dochody budżetu, jest, mielą się te same pieniądze. To jest całkowita iluzja, ale groźna, dlatego że
Z samej konstrukcji podatku dochodowego wynika, że władza publiczna uzyskuje uprawnienie, które wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych, mianowicie uprawnienie do kontrolowania dochodów obywateli, którzy muszą tam się spowiadać i tak dalej. No wcale nie jest konieczne. Więc podatek dochodowy należałoby zlikwidować. Z tego powodu przede wszystkim, z tego powodu. No ale jakby zaproponować coś takiego Zjednoczonej Prawicy, to myślę, że wielu posłów dostałoby zawału serca. W związku z tym trzeba by to rozłożyć na raty, na przykład dobrze, możemy poprzeć wasz projekt, ale wy się musicie zgodzić i musicie zrobić nawet wcześniej, podnieść o 100% kwotę wolną od podatku w podatku dochodowym. No to na to jeszcze by się pewnie zgodzili, zwłaszcza jakby im bardzo zależało. A potem przy następnej okazji to tę kwotę wolną od podatku podniesioną o 100%, podnieść jeszcze o 100%. No i wtedy podatek dochodowy straciłby już wszelki sens fiskalny. Można by go było zlikwidować bez już ryzyka zawału serca niczyjego. O tak właśnie powiada Stanisław Lem w takiej powieści, bardzo polecam, Głos Pana. On powiada tam tak: nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. No to właśnie tak, to właśnie tak. Proszę Państwa, jest bardzo ciekawa sytuacja się rysuje po wyborach prezydenckich. To nawet wszystko jedno, czy pan prezydent Duda wygra, czy nie wygra. Bo jak wygra, no to może i to prawie z pewnością zacznie politykować samodzielnie. A jak przegra, no to jeszcze głębsze konsekwencje polityczne. Proszę Państwa, a może tak się stać, że pan prezydent Duda nie wygra w pierwszej turze. Dlaczego? Ze względu na dwa procesy, które się toczą wokół Polski, które się przekładają na sytuację w Polsce, również na szanse wyborcze pana prezydenta. Pierwsza sprawa to jest nasilająca się walka o praworządność. Ona się zaczęła trochę z innym rozłożeniem akcentu, a zaczęła się natychmiast po sformowaniu rządu przez Prawo i Sprawiedliwość, rządu pani Beaty Szydło. Ten rząd został sformowany pod koniec roku 2015. I jeszcze nie zdążył nic zrobić, nawet nie zdążył nic powiedzieć. A już Komisja Europejska, na czele której stały dwa niemieckie owczarki, Jan-Klaudius Juncker i Franciszek Timmermans, podjęła wobec Polski, wszczęła wobec Polski taką bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Bezprecedensową, w stosunku do żadnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta. Dlaczego została wszczęta wobec Polski? A dlatego, że Niemcy nie chcą się pogodzić z utratą politycznego wpływu w Polsce, dlatego że prezydentowi Obamie się zachciało wrócić do aktywnej polityki amerykańskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. No, Niemcy wcale nie chcą rezygnować. No i ta walka o praworządność, walka o demokrację, przepraszam, jak Państwo wiecie, powstał Komitet Obrony Demokracji, Obywatele Rzeczypospolitej, tam burdy na ulicach, demonstracje i tak dalej. No widać, że BND, niemiecka służba wywiadowcza, ma spore wpływy w Polsce i zawsze może tam część opinii publicznej postawić na baczność, bo wiecie, rozumiecie tutaj. Nie wiem, czy to są dawni agenci Stasi, czy tam, ale jakiś tam wpływ jest. I ta walka o demokrację doznała takiej kulminacji 16 grudnia 2016 roku. Pojawiła się w Sejmie inicjatywa posłów opozycyjnych, żeby zablokować uchwalenie ustawy budżetowej. Nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym terminie rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, ale pan prezydent Duda w grudniu 2016 roku jeszcze by się nie ośmielił takiej decyzji podjąć.
I właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił. Bo wtedy by został oskarżony już o złamanie konstytucji w konkretnym przypadku. I no wydawało się, że dobrze jest to pomyślane. Zablokują i tak dalej. Dlaczego 16 grudnia? No, tego nie wiem, ale przypuszczam, że ze względu na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że wybory prezydenta odbywają się na początku listopada, ale prezydent elekt nie obejmuje natychmiast urzędu, tylko dopiero pod koniec stycznia. I między początkiem listopada a końcem stycznia jest w Stanach Zjednoczonych coś w rodzaju bezkrólewia. W tym sensie, że ustępujący prezydent już nie podejmuje decyzji, które wiązałyby ręce następcy. To jest bardzo rozsądne. A ten następca jeszcze nie podejmuje decyzji, bo nie może, bo nie złożył przysięgi, nie objął urzędowania. Więc mamy coś w rodzaju bezkrólewia. Zazwyczaj to nie jest jakieś głębokie ani dramatyczne. Dlatego, że po wyborach na początku listopada kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają, nawet jak się tam przezywali w kampanii wyborczej, to emocje gwałtownie opadają i wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było. Tym razem tak nie było, bo ta wojna polityczna z Donaldem Trumpem, jeszcze wtedy nie prezydentem, w czasie kampanii wyborczej, a Hillarią Clintoną, nie tylko nie przygasła po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, ale nawet jakby się coraz bardziej rozpalała. Ja miałem okazję przekonać się o tym osobiście, jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku. Jest tutaj wśród nas pan, który mieszkał w Nowym Jorku, nie wiem czy wtedy jeszcze, czy... Więc demonstracje przeciwko Donaldowi Trumpowi, który już był wybrany, one niczego nie mogły zmienić. Przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą. I nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników na tę demonstrację. 18,5 dolara za godzinę. No bo w Ameryce to jest często praktykowane, bo tam wielu takich demonstrantów bo nawet nie wie o co chodzi, tylko potem tam precz, niech żyje, idzie do kasy, później jak się wszystko skończy. Więc wydawało się w Berlinie, być może, że w Berlinie doszli do wniosku, że skoro tak, skoro Donald Trump musi się opędzać od tych swoich przeciwników, którzy za nogawki szarpią, to nie będzie miał głowy do tego, żeby się zajmować jakąś Polską. A skoro tak, no to stwórzmy tu fakty dokonane. A jak obejmie urzędowanie pod koniec stycznia, to już będzie po wszystkim. I będzie musiał przyjąć to do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogmat. Nie dyskutuje się z nim, tylko się go przyjmuje do wiadomości. Donald Trump rzeczywiście tam się opędzał przed tymi swoimi nieprzyjaciółmi, ale no nie do tego stopnia, żeby w ogóle stracił zainteresowanie światem, bo 15 grudnia 2016 roku do Warszawy przyleciał na kilka godzin Rudolf Giuliani, prawa ręka Donalda Trumpa. I odbył dwugodzinną rozmowę z naczelnikiem państwa Jarosławem Kaczyńskim. O czym rozmawiali, to nie wiem, ale zawsze jakieś niedyskrecje tam się przedostaną. Otóż okazało się, że się dogadali do wspólnych znajomych, to znaczy jednego, mianowicie pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że Jarosław Kaczyński z Leibem Fogelmanem wchodził do szkoły. Leib Fogelman jest taką dosyć osobistością. On tam w cywilu jest prawnikiem, zajmuje się prowadzeniem interesów wielkich korporacji. Jest królem życia, poza tym ja go nie znam, ale taka fama o nim krąży. Pewnie prawdziwa. A Rudolf Giuliani zna Leiba Fogelmana. Bo jak ktoś nie zna Leiba Fogelmana, to lepiej niech się do tego nie przyznaje w towarzystwie, bo nie będzie się mógł na oczy pokazać. No i tam po tej dwugodzinnej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu, która już była blokowana, do sali kolumnowej i tam uchwalili ustawę budżetową. Od razu się zaczęły potępieńcze sprawy, czy ta ustawa jest legalna, bo jedni utytułowani mądrale twierdzili, że
absolutnie nielegalna, dlatego że ustawę, a zwłaszcza taką ustawę, to można uchwalić tylko w sali plenarnej Sejmu. Ale inni utytułowani mądrale twierdzili, że wcale nie. Że żeby ustawa była legalna, to muszą ją przegłosować posłowie. A w którym miejscu to zrobią? Jednak w krzakach pod Sejmem, ale posłowie przeforsowali. No to te spory będą trwały na pewno jeszcze długo, ale ta główna oś tego, jak to potem nazwano, ciamajdanu, przestała w jednej chwili istnieć. Wokół niej się miało wszystko obracać, stwarzać pozory legalności dla tego puczu, a tu ona przestała istnieć. No i trzy dni po uchwaleniu ustawy budżetowej w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się taka publikacja, no nie udało się. Trzeba na jakiś czas pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie i zaraz po tej publikacji nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie na 7 lutego 2017 roku. No i przyjechała, odbyła wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i coś tam doszła do jakiejś konkluzji. Bo 3 tygodnie później wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to owczarkom niemieckim nie trzeba było 2 razy tego powtarzać, ale to oznaczało, że już nie walczymy o demokrację, to znaczy walczymy, owszem, ale teraz przede wszystkim walczymy o praworządność. Inaczej rozkładamy akcenty. No i miało to rozmaite konsekwencje, bo dopóki walczyliśmy o demokrację, no to Komitet Obrony Demokracji, Obywatele RP i tak dalej, rośli w siłę i pan Mateusz Kijowski stał na czele tego ruchu. Ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już tak być nie mogło. Jeszcze by tego brakowało, żeby na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijał człowiek podejrzany o złodziejstwa i tam malowerze. No to nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę jak hipopotam, to by było za trudne, ciężko strawne. No więc pan Kijowski został wycofany do głębokich szeregów. Teraz podobno się fryzjerstwem zajmuje. Znaczy nawet on nie fryzjerstwem, bo to jeszcze nikt by mu głowy nie zaryzykował, ale tam myje panią włosy i ten. Bardzo dobrze. Natomiast na pierwszą linię frontu w charakterze mięsa armatniego zostali wysunięci niezawiśli sędziowie. Jak walczyło prawo, to któż jak te niezawiśli sędziowie? I wielu sędziom niezawisłym się to spodobało. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich. Bardzo dziwne, dlatego że nikt nie wybierał delegatów, tylko przyjeżdżał kto chciał, albo kto musiał, albo kto musiał. No i te kongresy zajęły bardzo takie nieżyczliwe wobec rządu stanowisko. I no, już mieliśmy tu walkę o praworządność. Pan prezydent Duda już wtedy dopuścił się felonii wobec swojego wynalazcy, bo w lipcu 2017 roku, kiedy po 45-minutowej rozmowie z naszą złotą panią telefonicznej, zapowiedział, że zawetuje ustawy sądowe, które były oczkiem w głowie obozu dobrej zmiany. I zrobił to. To bardzo osłabiło naczelnika państwa. Bardzo go osłabiło, bo tak jakby mu ktoś obciął jedną nogę. A właściwie obydwie, bo to ja miał tylko jedną nogę, bo pani Beata Szydło nie była żadną nogą, to ona czerpała siłę z naczelnika państwa, a nie odwrotnie. No jak został do tego stopnia osłabiony, państwo wiecie, indiańskie przysłowie mówi, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się. No i efektem tego osłabienia pozycji naczelnika państwa była głęboka rekonstrukcja rządu podjęta na przełomie lat 2017-2018
stanowisko premiera utraciła pani Beata Szydło, w ogóle na polityczną emeryturę do Parlamentu Europejskiego została tam odesłana. Premierem został pan Mateusz Morawiecki, który jeszcze kilka lat wcześniej był doradcą obozu zdrady i zaprzeństwa. A tu nagle stał się wielką nadzieją białych i w ogóle tego. No i tutaj taka zagadka. Proszę Państwa, Chesterton w takim opowiadaniu Złamana szabla, takim dialogiem rozpoczyna. Gdzie mądry człowiek ukryje liść? No w lesie. A jak nie ma lasu, to co zrobi? A to zasadzi las, żeby schować w nim liść. No i głęboka rekonstrukcja rządu moim zdaniem była takim lasem zasadzonym po to, już nie tyle dla pana Mateusza Morawieckiego, chociaż trochę też, co do wysadzenia w powietrze złowrogiego Antoniego Macierewicza. Złowrogi Antoni Macierewicz naraził się bardzo wielu środowiskom. Salonowi się naraził za lustrację w 1992 roku. Był autorytetą moralnym, ściągniętą majtki na oczach całej Polski, to takiego upokorzenia się nie wybacza. Następnie naraził się Stalin Kiejkutą za rozwiązanie wojskowych służb informacyjnych. Potem się naraził rozmaitym biznesmenom za anulowanie kontraktu na zakup francuskich śmigłowców Caracal. Te śmigłowce, Polska miała zapłacić za te śmigłowce prawie dwukrotnie więcej niż płaciły inne państwa. Więc gołym okiem było widać, że pod stołem musiały pójść jakieś pieniądze. A tu złowrogi Antoni Macierewicz ten kontrakt anulował. Na dobry porządek trzeba było te pieniądze oddać. No ale jak tu oddać, jak już ich nie ma? Wyobrażacie sobie Państwo, ilu ludzi musiało się budzić w nocy zlanych potem, z bijącym sercem, potem już nie mogli zasnąć aż do rana. Tego się też nie wybacza. Takich rozterek się nie wybacza. No i wreszcie nasza niezwyciężona armia, która miała za złe złowrogiemu Antoniemu Macierewiczowi to, że przeprowadził kurację przyszyszczającą. No to nazbierało się tego sporo. Głęboka rekonstrukcja rządu, pan Antoni Macierewicz utracił stanowisko, został. No i rozpoczęły się rządy pana Mateusza Morawieckiego. Tymczasem walka o praworządność nie ustała. Do walki o praworządność wciągane są coraz to nowe instytucje. Po kongresach sędziów polskich rozpoczęła się jeszcze batalia o to, czy pani Małgorzata Gersdorf jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, czy nie jest. Ona sama nie była pewna w pewnych momentach, czy jest, czy nie jest, ale w końcu skończyło się na tym, że przyjęła premiera Morawieckiego w swoim gabinecie, to znaczy w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak gdyby doszło do rozejmu między obozem zdrady i zaprzeństwa, a obozem dobrej zmiany. Ale to kruchy rozej. Proszę Państwa, chwilę się zatrzymajmy nad tą batalią o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nie sposób tego zrozumieć bez odwołania się do traktatu lizbońskiego. Otóż w traktacie lizbońskim jest taka instytucja, która się nazywa klauzulą solidarności. Jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, żeby te zagrożenia wyeliminować, usunąć. Na prośbę tego państwa. Normalnie z taką prośbą powinien się zwrócić rząd. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenia dla demokracji płyną dla praworządności, płyną od rządu? Taka jest diagnoza. To wiadomo, że on z taką prośbą się nie zwróci. Ale rząd jest tylko przedstawicielem jednej z władz państwowych, mianowicie władzy wykonawczej, a najwyższym przedstawicielem innej władzy państwowej, czyli władzy sądowniczej, jest właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Więc jeśli by pierwszy prezes Sądu Najwyższego zwrócił się z prośbą o udzielenie bratniej pomocy, to pozory legalności, przynajmniej pozory legalności były uratowane.
To wszystko wyjaśnia. To analiza traktatu lizbońskiego rzuca światło na te batalie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, wciągane są w coraz większym stopniu instytucje Unii Europejskiej, przede wszystkim Parlament Europejski, Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. No teraz jesteśmy w takiej fazie, że na skutek skargi Komisji Europejskiej Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu postawił rządowi polskiemu ultimatum, żeby do 13 lutego przedstawił Trybunałowi wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest główna kość niezgody. No i rząd takie wyjaśnienia złożył. Te wyjaśnienia już są znane od co najmniej roku Trybunałowi w Luksemburgu, bo to nic nowego tam rząd nie napisał, co napisał wcześniej. Powtórzył tę argumentację. No i teraz Europejski Trybunał Sprawiedliwości namawia się, co tu z Polską zrobić. No, bardzo możliwe, że zadekretuje, iż Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego trzeba zlikwidować. Bo jak nie, to za każdy dzień, w którym Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie będzie zlikwidowana, Polska będzie musiała płacić karę, być może nawet do 2 milionów euro dziennie. A niezależnie od tego, w Parlamencie Europejskim teraz jest dyskusja nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2001-2007, bo budżety są uchwalane na 7 lat. No i coraz głośniej się podnoszą takie pomysły, żeby uzależnić, bo w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europejskiej, żeby uzależnić wysokość subwencji dla krajów członkowskich od oceny stopnia praworządności w tych krajach. Według jakich kryteriów ta ocena, to jeszcze nie wiemy, ale no na pewno jakie zostaną wypracowane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Polska jest bardzo wrażliwa na tego typu finansowe naciski. Przecież na założeniu, że Polska dostanie to całkiem takie solidne subwencje z Unii Europejskiej, opiera się cały pomysł rządów dobrej zmiany. Więc jak się okaże, że tak nie jest, no to być może, że będziemy mieli okazję obserwować erozję wpływów dobrej zmiany, bo jak już Państwo wiecie, no ustroje, nawet już nie mówię rządy, ale ustroje upadają nie dlatego, że ktoś je tam zawojuje, dlatego, że bankrutują. Polska, która ma bardzo potężny dług publiczny, jest bardzo wrażliwa na tego typu argumenty. Więc to jest jeden proces taki, który się odbywa właściwie poza granicami Polski, ale natychmiast zyskuje przełożenie, i to jeszcze nie wiemy jak dramatyczne, na sytuację wewnętrzną. Drugim takim procesem, który się dokonuje poza granicami Polski, to jest finał 30-letniego planu obrabowania Polski przez żydowskie organizacje przemysłu holokaustu. Pod koniec roku 2017 rozpoczęły się w Stanach Zjednoczonych prace nad ustawą, która potem przybrała numer 461 JUST, której, ale to za chwilę, niektóre środowiska Polonii Amerykańskiej dowiedziały się o tym. Co prawda już po uchwaleniu tego projektu przez Senat, bo wcześniej chyba nie wiedziały, i podjęły rozpaczliwą próbę lobbingu przeciwko tej ustawie, została zwołana konferencja w Waszyngtonie dwudniowa. Pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli sformułować polskie zastrzeżenia do tej ustawy, a drugiego dnia z tymi zastrzeżeniami już na piśmie mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresów na Kapitolu, żeby tym kongresmenom przedstawić, tutaj członkom Izby Reprezentantów przedstawić te polskie zastrzeżenia, żeby oni wiedzieli, nad czym właściwie głosują. No i wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Ten blok był rozpaczliwy z tego powodu, że
Polityczna siła Polonii Amerykańskiej nie jest duża. Nie jest duża, no nie mam żadnego porównania z siłą lobby żydowskiego, no ale chwała im za to, że takie coś tam podjęli. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, przynajmniej no, wedle stawu Grobla, ale do Stanów Zjednoczonych przyleciał w tym właśnie czasie wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski. On teraz jest ambasadorem w Izraelu. I odbył wiele rozmów z osobistościami polonijnymi, między innymi z panem prezesem Frankiem Spulą, prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. I po tych rozmowach, nie mówię, że wskutek tych rozmów, ale po tych rozmowach bardzo wiele osobistości odwołało swój udział w konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła, ale już nie miała takiej siły przebicia, jak mogłaby mieć, gdyby te osobistości się nie wycofały. No ale się wycofały. Ponieważ polskie władze zachowywały w tej sprawie zagadkowe milczenie, to Izba Reprezentantów przyjęła ustawę, prezydent Trump ją podpisał. Pan premier Morawiecki dał głos i powiedział, że to tam nieważne, bo to w ogóle kongres uchwala takie ustawy bez znaczenia. Ustawy bez znaczenia to może w Warszawie się uchwala, ale nie w Waszyngtonie. Obawiam się, że tam nie. Każda ustawa prędzej czy później swoje znaczenie objawi. To rzeczywiście w pewnym sensie pan premier miał rację, że to jest amerykańska ustawa i ona w Polsce nie obowiązuje. Ale jaki jest prawny sens tej ustawy 437, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek dopilnowania, żeby Polska tym roszczeniom żydowskim dotyczącym własności bezdziedzicznej zadośćuczyniła. A rząd Stanów Zjednoczonych ma bardzo wiele instrumentów, żeby Polskę do tego nakłonić. Bardzo wiele i on tam nie będzie się z nami prawował, tylko tam inne rzeczy nam będzie aplikował i my wreszcie zrozumiemy. To tak jak z tymi organizacjami ekologicznymi. One też tak działają, że jest ich tam chyba kilkadziesiąt w ogóle w Polsce. Jak jest planowana jakaś duża inwestycja, to te organizacje ekologiczne zaraz wykrywają, że tam mieszka na tym terenie, mieszka sówka, albo żyje jakaś żaba, albo tam, nie wiem, chomik. No i to podnoszą raban, że to nie może tak być, no co, sówka, gdzie pójdzie, żaba przecież się rozpłacze, a chomik, no to nie wiem, zginie. No i jak ten inwestor jest niekumaty, to zaczyna się z nimi sprzeczać, że tam żadnej sówki nie widział, że żaba, no to tam sobie poradzi, ale im to w to graje. A jak inwestor jest kumaty, to zaprasza tych ekologów na kolację i mówi, chłopaki, to ile chcecie? Bo oni mówią, tyle. Aha, no i tak jak dojdą do porozumienia, to się okazuje, że sówka się wyniosła, żaba to w ogóle nie wiadomo, czy tam była, chomik to tam szkoda gadać, no i tak. Więc tutaj jest mniej więcej tak samo. Proszę Państwa, najbardziej niebezpieczny jest artykuł 3 tej ustawy, bo on mówi o tym, jak mają być rozdzielone przychody z własności bezdziedzicznej. Mówi, że na 3 takie cele. Pierwsze to wsparcie ocalałych z Holokaustu, drugie finansowanie edukacji o Holokaustie, na inne cele trzecie, na inne cele. Ale jeżeli artykuł 3 mówi o tym, jak trzeba rozdzielić przychody z własności bezdziedzicznej, no to jest oczywiste, że ona musi zostać wyodrębniona. Bo dopóki nie zostanie wyodrębniona, nie wiemy, jakie przychody przynosi. Musi zatem zostać wyodrębniona. Jeżeli zostanie wyodrębniona, no to musi być przez kogoś zarządzana, choćby po to, żeby rozdzielał te przychody zgodnie z dyspozycją artykułu 3 ustawy. No nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby się domyślić, że to nie będzie żadne polskie gremium, tylko żydowskie, jakieś takie gremium złożone z przedstawicieli różnych organizacji przemysłu holokaustu.
No więc będziemy mieli tutaj coś takiego, że własnością leżącą na terytorium państwa polskiego będzie zarządzała konglomerat organizacji żydowskich i cudzoziemskich. Jaki ten majątek może być? No tego dokładnie nie wiemy. Dlatego, że szacunki wahają się od 65 miliardów dolarów do 300, do ponad 300 miliardów. 65 miliardów dolarów to była kwota, która się pojawiła kilka lat temu, ale między innymi potwierdził ją były ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewar Weiss. No myślę, że wiedział, co mówił. Natomiast w styczniu 2018 roku, w związku z pracami, jakie się rozpoczęły w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie nad ustawą o restytucji mienia, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku przysłała list, w którym tam różne postulaty zgłaszała, między innymi sformułowała takie kryteria, które pozwalają na ocenę szacunkowej wartości tych roszczeń 1 bln złotych. Czyli według aktualnego kursu walutowego niewiele ponad 300 miliardów dolarów. No, nawet gdyby szacunkowa wartość tych roszczeń wynosiła 65 miliardów złotych, mówiąc nawiasem na Wikileaks, ukazała się wiadomość przez tego Snowdena, tą ujawniona, że Jarosław Kaczyński złożył taką deklarację, że Polska może zadośćuczynić roszczeniu na poziomie 20%. Proszę zwrócić uwagę, że kwota 65 miliardów dolarów to jest 20% 300 miliardów. To ja natychmiast, że tak powiem, nożyce się odezwały. Nawet gdyby to było 65 miliardów, to jest rzeczą oczywistą, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki, nawet w transzach, bez spowodowania natychmiastowej katastrofy gospodarczej, która by się przełożyła na inne rodzaje katastrofy społecznej, politycznej. W związku z tym, jeśli te roszczenia mają być realizowane, no to muszą być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, lasach państwowych, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, koncesje na kopaliny, na wydobycie kopalin, być może nawet przejęcie własności rezerw złota Narodowego Banku Polskiego. One nie są tak, nie reprezentują takiej dużej wartości, jest niecałe 15 miliardów dolarów te całe rezerwy złota. Także żebyśmy sobie tam uświadomili, jaka to jest skala tych roszczeń. No i to by oznaczało, że na terenie Polski to żydowskie konsorcjum uzyska majątek wielkiej wartości na terenie Polski, że nieruchomości nie da się wynieść. To znaczy i zyska wskutek tego dominującą pozycję ekonomiczną, która się przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mówiąc krótko, będziemy mieli szlachtę jerozolimską. To oznacza, że naród polski we własnym kraju może zostać zdegradowany do trzeciej kategorii. Bo pierwszą kategorię będą stanowili okupanci, drugą kolaboranci, a reszta trzecią. Dlatego uważam, że jest to największe zagrożenie, jakie się nad Polską pojawiło od 1939 roku. I w obliczu tego zagrożenia nasze władze, obóz dobrej zmiany, ale również obóz zdrady i zaprzeństwa, zachowują zagadkowe milczenie. Do momentu, kiedy to ujawniłem notatkę na wiosnę ubiegłego roku, ujawniłem notatkę z rozmowy, jaka miała miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 25 października 2018 roku między panem Tomaszem Jastgerbim, który jest pełnomocnikiem Departamentu Stanu do spraw Holokaustu,
i ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych w Warszawie do kontaktów z diasporą żydowską. Pan Chodorowicz jest sam członkiem tej diaspory, także tutaj ma ułatwione jego zadanie, ale nie chodzi o to. Ta notatka, w tej notatce pan Jasgierdi, bo znaczy pan Chodorowicz rozporządził pan ambasador, on tam rekapituluje to, co powiedział mu pan Jasgierdi. A pan Jasgierdi mu powiedział tak, strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego nie można podejmować przedsięwzięć publicznych i formalnych. To znaczy czego? No nie można przeforsować kompleksowego ustawodawstwa, które tym żydowskim roszczeniom nadawały pozor legalności. I tu strona amerykańska taktownie rozumie. Natomiast powiada pan Jasgierdi, to nie stoi na przeszkodzie, to nie jest żadną przeszkodą, żeby w tej dziedzinie nastąpił istotny postęp. No i wyjaśnia, co rozumiem przez istotny postęp, mianowicie przejście do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. No tu już nie można mieć żadnych złudzeń. Tu już nie można mieć żadnych złudzeń. No i głuche milczenie było odpowiedzią. Pamiętam konferencję prasową tam na korytarzu w kuluarach Sejmu. Czytałem treść tej notatki, znaczy fragmenty istotne tej notatki. Stało przede mną chyba z 10, jak nie więcej, jak nie kilkanaście kamer telewizyjnych. Wszystkie zamysły nagrywały, a potem się nie ukazało ani jedno słowo, więc widać, że ktoś tam surdynę nałożył na te żywe informacje. W związku z tym napisałem taki projekt ustawy antyroszczeniowej. On się bardzo krótkie, trzy artykuły, więc mogę Państwu to zacytować dosłownie. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów, to jest konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Bo innym może zadośćuczynić, ale tym nie. Punkt drugi, obowiązek złożenia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi. Kto wbrew zakazowi wynikającemu z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom, o których mowa w punkcie pierwszym, albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy tak zwanej zdrady dyplomatycznej. Ma brzmienie takie, kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec innego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I artykuł 3 ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Ta ustawa nie zabezpieczałaby nas w 100% przed tymi roszczeniami, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Bo rząd miałby bardzo dobrą wymówkę, żeby się nie wdawać w żadne negocjacje. 10 lat więzienia, przynajmniej żarty. I w ten sposób moglibyśmy doczekać do tegorocznych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, puszczając w ruch wszystkie możliwe możliwości na terenie amerykańskim, to znaczy obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, czyli Polonię. To rząd musiałby się w to zaangażować. I gdyby się udało postawić tego typu ostrzeżenie wobec każdego kandydata na prezydenta, że jeżeli nie obieca publicznie uchylenia tej ustawy, ja wszystko jedno jak to zrobi, ale że będzie tutaj próbował ją uchylić, to niech nie liczy na polskie głosy. Czy to może podziałać, czy nie? Proszę Państwa, ile tych polskich głosów może być? Przy mobilizacji zakładam. No, trochę tam na ten temat nie musimy się
domyślać tak w 100%, bo trochę na ten temat mamy informacji. Otóż w 97 roku ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia. 9 milionów głosów nikt nie może zlekceważyć, nikt, zwłaszcza w roku wyborczym, nawet połowy tej liczby. Więc może to mieć swój ciężar naturkowy w roku wyborczym, bo potem już nie. Ale moglibyśmy doczekać w ten sposób. Mieliśmy cały rok, ponad rok, półtora roku na przygotowanie takiej operacji. No teraz już jest dosyć późno, bo jest marzec, a wybory są w listopadzie. No ale jeszcze można by. Ale. No ja nie miałem żadnej siły przebicia, żeby tę ustawę wprowadzić do Sejmu. Bo jeszcze nie było Konfederacji w Sejmie. Żeby projekt ustawy wprowadzić do Sejmu skutecznie, to trzeba przynajmniej 15 posłów, którzy go poprą. Więc tego mojego nikt nie poparł, ale pan poseł Żynkowski, wtedy z klubu Kukiz 15, napisał podobny, trochę dłuższy, ale podobny projekt ustawy antyroszczeniowej. I klub Kukiz 15, a 25 posłów, więc ten projekt trafił pod obrady Sejmu. I 19 lipca ubiegłego roku był głosowany i został odrzucony głosami obozu dobrej zmiany. Tylko trójka posłów się wyłamała z dyscypliny, a obóz zdrady i zaprzaństwa wstrzymał się od głosu. W rezultacie ustawa została odrzucona, a pan poseł Żymkowski, bo klub Kukiz 15 się rozleciał, pan poseł Żymkowski został wpisany na listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. No, a jak został wpisany, to powiedział, że ta ustawa jest niepotrzebna, w ogóle bez sensu. No, takie miał wpisowe, rozumiem. Takie miał wpisowe. No i po tym wszystkim Roty Niepodległości, tam inne organizacje o profilu narodowym, podjęły akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy antyroszczeniowej. I w styczniu udało się zebrać ponad 200 tysięcy podpisów. I ten projekt się w Sejmie znalazł. A z projektami obywatelskimi jest tak, że marszałek Sejmu w ciągu 3 miesięcy najdłużej musi poddać go pod głosowanie. Musi. Gdybym był doradcą Prawa i Sprawiedliwości, to bym doradzał, żeby jak najszybciej ten projekt poddali pod głosowanie, jeszcze na przełomie stycznia i lutego. Dlaczego? Myślę, że on, tak jak i poprzedni, zostałby odrzucony. Ale luty, marzec, kwiecień, przez 3 miesiące, to może by ludzie zapomnieli już o tym. Ale jeżeli będzie głosowany w kwietniu, no to już tylko kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą. I ludzie mogą o tym nie zapomnieć, zwłaszcza, że ponad 200 tysięcy ludzi złożyło te podpisy. A 200 tysięcy ludzi to może stanowić języczek uwagi tych wyborów. Dlatego mówię, że pan prezydent Duda, który może być zapytany i może być pytany, właściwie powinien być pytany, co zrobił, żeby to niebezpieczeństwo od Polski oddalić. Odpowiedź brzmi nic. Nic. Zilustruję to przykładem, ja to powtarzam, tam niektórzy się nie cierpili, ale to wiecie państwo, przez cały rok kościelny w kościołach jest w każdej niedzieli czytana Ewangelia. Na każdą niedzielę taka sama. No jakoś nikt nie mówi, że to się powtarza. No powtarza, ja też się powtarzam. Tym bardziej chcę się powtórzyć, że pan prezydent Duda na jednym ze spotkań przedwyborczych przechwalał się, jak to on broni interesów państwowych Polski. No to zilustruję to przykładem, jak broni. W listopadzie 2018 roku pan prezydent Duda został przyjęty w Białym Domu i odbył 20-minutową rozmowę w 4 oczy z prezydentem Trumpem.
Tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent był na tym przyjęciu. I przez jednego z uczestników, to wiem w pierwszej ręce, został zapytany, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy sprawa ustawy 447 została poruszona, czy nie. Pan prezydent powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie? Odpowiedział, dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Bo tak to wygląda. Także tak wygląda konfrontacja przechwałek pana prezydenta z rzeczywistymi jego dokonaniami. Więc powiadam, te niewygodne pytania mogą się pojawić i powinny się pojawić, bo to już nie są żarty, tu idzie o życie. No i jeśli by się pojawiły, a pan prezydent nie wykombinowałby do tamtej pory jakiegoś takiego zadowalającego wykrętu, no to mogłoby to się skończyć. Tym bardziej, że strona amerykańska rzeczywiście zachowuje się bardzo taktownie. Z którego to powodu na mnie spada ostrze krytyki. Bo ja, zgodnie z tym, co tam ustawa 447 stanowiła, wiem, że sekretarz stanu ma 18 miesięcy na przedstawienie kongresowi raportu w sprawie tej, jak Polska zadośćuczyniła tym roszczeniom. Termin ten upływał z końcem października ubiegłego roku. No i ja tak mówiłem, że do końca października sekretarz stanu powinien ten raport kongresowi przedstawić. No nie przedstawił. No i wszyscy ludzie, tam, no nie wszyscy na szczęście, ale bardzo wielu ludzi mówi, no co, pougarzył i tak dalej. No nie, że to przy moja wina, że nie przedstawił. Nie sądzę, żeby to była prawda, że to ja aż tak bardzo wpływowy nie jestem, żeby tu wpływać na decyzję sekretarza stanu. Myślę, że jest inna przyczyna, że horyzont roku wyborczego, o którym mówił pan Jazbierski, został rozciągnięty trochę również na wybory prezydenckie. I że dopiero po tych wyborach, kiedy się wyjaśni, kto zostanie prezydentem, no to wtedy się zacznie. To wtedy się zacznie, już żarty się skończą, zaczną się schody. Dlaczego mówię, że żarty się skończą? Dlatego, że jak Kongres Stanów Zjednoczonych może zareagować na ten raport? Częściowo to wiemy. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku 88 senatorów na 100 podpisało się pod listem do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, żeby zastosował wobec Polski, cytuję, śmiałe kroki. Śmiałe kroki nie zapowiadają żadnych pieszczot, to chyba jasne, tylko jakieś takie działania dotkliwe. I nie sądzę, żeby Izba Reprezentantów zajęła inne stanowisko niż Senat. Zwłaszcza w sytuacji zagadkowego milczenia polskich władz. No, kiedyś ten wrzut pęknie. No i wtedy, ale to może być za późno. To może być za późno. Także jak Państwo widzicie, nasze problemy nie zakończą się bynajmniej z chwilą wyboru jakiegoś kandydata na prezydenta państwa, tylko dopiero się zaczną. Dziękuję bardzo. Żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz w naturalny sposób przechodzimy do drugiej fazy naszego spotkania. Teraz Państwo macie głos, a ja będę się odnosił do tego, co Państwo powiecie. Proszę bardzo.